Jeżeli chcesz z lekkością i radością dotrzeć do sedna, do tej prawdy, która jest w Tobie, wewnątrz Ciebie, do Twojego zapisanego w głębi Twojego serca powołania, to trzeba skoncentrować się na tym, czego pragniesz. Ale jak to zrobić? Trzeba przejść przez każdą dziedzinę Twojego życia, czyli tak jak na przykład na nasz rytuał nowego początku przygotowujemy tę idealną wizję życia, tak samo idziemy przez ten cały proces usuwania tego, co zbędne, obcych wpływów i tych wszystkich zbędnych ubrań. Wyobrażasz sobie na przykład jedną dziedzinę Twojego życia. Jest to miłość. Jak chcesz, by ta dziedzina wyglądała idealnie? Czego pragniesz? Czy chcesz być w związku? Jeżeli chcesz być w związku, to jak ten związek powinien wyglądać? Jak wygląda ten każdy dzień w Twoim związku? Bo wiesz, większość ludzi myśli, że jeżeli stworzy tylko mapę marzeń, czyli przyklei kilka obrazków na ścianie i patrzy na to każdego dnia, to już wszystko się rozwiąże. Nie ma nic błędniejszego. Ty musisz mieć jasną wizję i ta wizja musi być zgodna z Twoim sercem. Czyli wyobrażasz sobie na przykładzie sfery miłosnej, że jesteś w związku. Masz Twoją ukochaną osobę, jak to słońce znów wychodzi. I jak wygląda ten Wasz dzień? Czy zawsze mieszkacie razem, czy przebywacie razem, czy podróżujecie razem? I potem każdą z tych wizji, każdą tą malutką cząsteczkę, te puzzle, sprawdzasz w Twoim sercu. Bo większość ludzi ma tak, że marzą o wygranej w totolotka, a gdy zapytam ich, a co chcesz zrobić z tymi pieniędzmi, to zazwyczaj mówią tak, no wiesz, chcę podróżować, chcę kupić nowy samochód, no ogólnie jeszcze nie wiem, co zrobię, jak wygram, to się będę zastanawiać. W rzeczywistości jednak, jeżeli chcesz wygrać, jeżeli chcesz wygrać również Twoje życie, jeżeli chcesz zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje pragnienia, to zaczynamy od końca. Pamiętasz? Mieliśmy już jedną taką ceremonię z tymiankowych wzgórz, gdzie siły wyższe uczyły nas, jak ładować nasze wizje energią, by stały się one rzeczywistością, stały się materialne. I dokładnie tak, jeżeli chcesz odkryć prawdę, odkryć, co jest naprawdę zgodne z Tobą i z Twoim powołaniem, a to jest chyba największe i najgłębsze pragnienie, które ma w sobie każdy z nas, dlatego każdy czegoś poszukuje, sam nie wie czego czasami, ale to jest właśnie ta głęboka potrzeba, by odkryć, przypomnieć sobie, po co jestem tutaj i teraz, jaki to wszystko ma sens. Dokładnie, bo gdy odkryjemy nasze powołanie, odkryjemy tą idealną drogę naszego serca, to nagle wszystko zaczyna się układać, bo energie wyższe wspierają nas, prowadzą do tego, co idealne, do tego, co najlepsze. Dlatego, gdy odkryjemy nasze powołanie i idziemy prościutko tą drogą, to wszystko się układa w każdej dziedzinie. Czyli tym pierwszym i decydującym krokiem jest przejść przez każdą dziedzinę Twojego życia, czyli sferę miłości, związku, rodziny, pracy, sukcesu, finansów, Twojego domu, czyli Twojego otoczenia, w którym mieszkasz i stworzyć tę idealną wizję. A gdy stworzysz tę idealną wizję, na przykład mieszkam w takim i w takim domu, w takiej dzielnicy, tak wygląda mój ogród, tak wygląda moja kuchnia, tak wygląda moja sypialnia, to gdy masz tą wizję, najpierw należy sprawdzić, czy ona jest zgodna z Tobą.